obwodnica Niemodlina dalej jest wpisana do zadań istotnych z punktu widzenia polskiej infrastruktury. Natomiast oczywiście będę zabiegał o to, żeby ta inwestycja rozpoczęła się szybciej. To może się rozpocząć szybciej, natomiast na pewno nie wypadła. To jest tak, że ona jest bardzo istotna z punktu widzenia państwa, natomiast jest też bardzo droga. Musimy o tym pamiętać, że trzeba, nie da się wszystkiego zrobić naraz, ale bardzo mi na tym zależy. Na pewno będę wspierał osoby, które będą chciały zbudować taki jeszcze silniejszy lobbying, jeżeli chodzi o obwodnicę Niemodlina. Nie mam co do tego wątpliwości. A polski zespół parlamentarny nie jest takim właśnie... Można było, znaczy, jeżeli tam przychodzą posłowie i kłócą się właśnie wykłócają się o zamach na demokrację i o dobrzeń wielki, no to ja nie mam na to czasu. No. Jeżeli by ktoś chciał porozmawiać nie mam na to czasu, dlatego że już wszystkie argumenty w sprawie dobrzenia są znane. Ja naprawdę, ile razy można słuchać tego samego. Natomiast jeżeli posłowie tam Platformy czy inni posłowie opozycji będą chcieli się zająć tym, to nie widzę żadnych problemów. Ja bardzo chętnie będę z nimi współpracował. Tym bardziej, że mają też swoje pole do popisu. To znaczy, no, mają samorządy i Urząd Marszałkowski, który przecież dysponuje ogromnymi pieniędzmi na infrastrukturę. Dlatego to tak łatwo siebie przerzucać, natomiast ciężej wziąć odpowiedzialność za lata swoich rządów. To też do pana Gali z mniejszości niemieckiej. No, ile? No, 12 lat, tak, w Urzędzie Marszałkowskim, w zarządzie, mniejszość niemiecka, albo no, na pewno ponad dekadę. No, i co w tym czasie, w co inwestował Urząd Marszałkowski, no, jako strategiczne inwestycje, centrum spa, hodowle czmieli, prawda, no było i bardzo wiele potrzebnych zadań, natomiast infrastruktura, znaczy oni też jeżeli, proszę bardzo, możemy współpracować, ale też to nie może być tak, że będziemy się przerzucać odpowiedzialnością, bo to jest zadanie, które Urząd Marszałkowski również powinien zauważyć.